Pierwszy Raw po SummerSlam 2019 przyniosło nam kilka ciekawych rzeczy. Jedną z nich jest nic innego jak powrót turnieju King of the Ring. Ostatni raz turniej widzieliśmy w 2015 roku i trzeba przyznać, że po tamtej wtopie nie ma co się dziwić, że WWE tyle zwlekało. Od zawsze federacja przedstawiała całość jako najważniejszy i najbardziej prestiżowy turniej profesjonalnego wrestlingu. W dzisiejszych czasach nie ma się jak z tym zgodzić, ponieważ jest to najzwyczajniej w świecie nieprawda. I ten rok, a raczej uczestnicy w tym roku udowadniają, że ten turniej powinien po prostu przestać istnieć. Zacznijmy od tego, że tak, jest to swojego rodzaju oderwanie się od szarej rzeczywistości Raw i SmackDown. Jednak gdy WWE podało skład z obu brandów, nie da się oprzeć wrażeniu, że nie jest to turniej, który ma wyłonić króla ringu, a po prostu turniej dla osób, na których obecnie federacja kompletnie nie ma pomysłu. Oczywiście wiele osób się ze mną nie zgodzi, jednak nie w tym tutaj rzecz. Uczestnicy tego turnieju obecnie nie znaczą praktycznie nic. Powiedzcie mi, co obecnie znaczy Miz, Ali czy Apollo? Jedna z tych osób ma być postawiona przy takich osobach jak Harley Race, Steve Austin, Bret Hart, Kurt Angle czy Brock Lesnar? Co obecnie w programie WWE znaczy Chad Gable czy Shelton Benjamin? Ktoś powie, że przecież ten turniej ma właśnie wyłonić jedną osobę i dać mu wielki push. Okej, zwycięzca turnieju z 2010 roku Sheamus przebierał się za króla i ostatecznie był jednym wielkim pośmiewiskiem. Zwycięzca turnieju z 2015 roku Bad News Barrett przebierał się za króla i ostatecznie był jednym wielkim pośmiewiskiem. Wiecie dlaczego Booker T przebierający się za króla wypalił? Ponieważ przed turniejem znaczył wiele, walczył o WWE World Heavyweight Championship i brał udział w głównych rywalizacjach. Taka osoba jak Sami Zayn ma wygrać turniej i dostać push w momencie, w którym po prostu nikt o niego nie dba? Nie chcę, abyście zrozumieli mnie źle. Cała szesnastka to świetni zawodnicy, jednak nie jesteśmy w New Japan Pro Wrestling, a w WWE. Tutaj wrestling jest rzeczą mocno drugoplanową. Możesz być najlepszy w ringu, jednak jeśli federacja nie ma na ciebie pomysłu, to nawet wygranie upadłego dawno turnieju nic tutaj nie pomoże. Co ciekawe, walki mają odbywać się na przestrzeni kilku tygodni i finał ujrzymy dopiero prawdopodobnie na jakimś pay-per-view. Tylko problem polega na tym, że gdyby nie grafiki, które będą sugerować wielki turniej, wszyscy odebraliby te walki jako przerwa na zrobienie kawy czy załatwienie innych potrzeb. Właśnie to sprawia, że cały ten turniej jest w większości pozbawiony sensu. Mamy tutaj kilka osób, które mogłyby to wykorzystać jak Baron Corbin, Drew McIntyre czy Samoa Joe. Jednak bądźmy szczerzy, gdyby WWE chciał wypromować te gwiazdy, to nie potrzebowaliby do tego turnieju. I od razu odpowiem na jedno pytanie, które na 100% pojawi się w komentarzach. Dlaczego odcinek jest taki krótki? Od jakiegoś czasu zapowiadam, że chcę robić więcej filmów, jednak o wiele krótsze, które będą zawierać jakąś moją opinię na dany temat, czy po prostu jakiś wielki news ze świata wrestlingu. Nie ma sensu lać przy takim temacie wodę, szczególnie przy tym, który właśnie poruszyliśmy. Chcę wywołać dyskusję na ten temat, więc mam nadzieję, że coś tam w komentarzach napiszecie. Plus, oczywiście, ponownie w komentarzach możecie pisać propozycje tematów, które chcielibyście, abym poruszył w przyszłym odcinku. A tymczasem, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.